Reportażyki terenowe. Podcast bardzo satyryczny. Niby wiemy, czym jest bezpieczeństwo, ale większość z nas myśli tak. Najważniejsze, żeby mnie nic się nie stało. Reszta niech się tam wali, byle za moimi plecami. Otóż, jak mówią amerykańscy naukowcy, bezpieczeństwo to rzecz złożona. Złożona na pół, złożona z wielu innych małych bezpieczeństw i wreszcie złożona w jakimś miejscu. Z tej definicji niewiele wynika, ale za to mądrze brzmi. I o to amerykańskim naukowcom chodzi. Jeśli naprawdę chcecie dowiedzieć się, czym jest prawdziwe bezpieczeństwo, posłuchajcie tej historii, a zrozumiecie wiele mechanizmów współczesnego świata. W tym reportażyku miażdżymy, demaskujemy i orzemy tak zwanych lekkoduchów. Miejcie się na baczności, nic nie ujdzie uwagi funkcjonariuszy. Bezpieczeństwo, ono ma ludzką twarz. Czuwa i nie pozwoli wam o sobie zapomnieć. Zapraszam. Rzeczy ważne. W samym środku małego miasta stoi dom. Niepozorny. Elewację ma w kolorze pieczarkowym, płaski dach i małe okna od frontu. Nad drzwiami wejściowymi wisi napis: Instytut Preselekcji Kryminalnej. Przy furtce domofon. Ma zielone światełko na przycisku. Dzwonię. Nikt nie otwiera. Dzwonię więc jeszcze raz i jeszcze raz. Przechodząca obok starsza pani mówi: Ten domofon to zepsuty jest. Trzeba rzucić kamieniem w okno. Szukam jakiegoś kamienia. Rzucam. Szyba pęka z trzaskiem. Przyjeżdża policja, zgarniają mnie. Znikąd pojawia się staruszka, która doradzała mi użycie kamienia. To ten łabuś, panie posterunkowy. Mówi. Niewiele brakowało, to a włamałby się do środka. To prawie już mi zerwał ten płaszcz i spódnica, a spódnicę to mam z prawdziwej wełny. Takich już teraz nie robią. Kiedy wybijał okno, to się śmiał tak lubieżnie i złowieszczo. Pewnie chciał zaciągnąć mnie w krzaki, a najbliższe krzaki są przez jakieś 200 metrów stąd. Ciągnąłby mnie taki kawał po chodniku i na pewno zgubiłabym beret. A to pamiątkowe nakrycie głowy jeszcze ze stanu wojennego. Wzmocniony od spodu drutem i blachą falistą. Musiałam zadzwonić po pomoc. Nie wiadomo skąd zjawia się ekipa telewizyjna. Patrol staje przed samochodem. Ktoś podaje im kwiaty, wręczają je i mówią: Dziękujemy pani Krysiu, na panią zawsze można liczyć. Policjant uśmiecha się porozumiewawczo. Czuwaj! Krzyczy pani Krysia. Dwa krótkie ujęcia i goście z kamerą znikają. Policjanci w samochodzie wlepiają mi mandat 500 zł. Wysiadam, patrzę przez chwilę. Staruszka podchodzi do radiowozu i przez okno zabiera banknot 100-złotowy. Słyszę, jak mówi szeptem. Dobry dzień, co? Już trzeciego łapiemy? Policjanci odjeżdżają. Nie daję za wygraną. Podchodzę do kobiety. Dlaczego pani to robi? Pytam. Taką mam pracę. Wychwytujemy osoby mające predyspozycje do chuligaństwa. Działania prewencyjne. Pani jest w zmowie z policją! Krzyczę oskarżycielsko. No, synku. Uważaj, do kogo startujesz. Jestem agentką preselekcji. Krystyna Doniósł, emerytowany podkomisarz. Wyciąga legitymację. I radzę uważać. Masz, chłopie, genetyczne skłonności do przestępstwa. No już, znikaj, bo cię każę odstawić na komendę. Powstaje we mnie refleksja, która rośnie. Trzeba się jednak pilnować, myślę. Człowiek nigdy nie wie, kiedy władza wystawi go na próbę. Starsza pani wchodzi do budynku z napisem Instytut Preselekcji Kryminalnej
starannie zamyka drzwi. Dzięki ludziom takim jak ona możemy bezpiecznie chodzić po ulicach i uniknąć ciężkiego więzienia. Nigdy nie wiemy, co w nas siedzi. A może siedzieć chuligan? Wieczorem widzę swój podły uczynek w telewizyjnym programie Uliczne bandyctwo. Wstydzę się. Najważniejsze jest jednak bezpieczeństwo wewnętrzne. Myślę sobie wewnętrznie i spokojnie zasypiam. Ilu jest takich ludzi jak pani Krystyna? To oni decydują o naszym komforcie. Nie mówiąc już, że skutecznie dorabiają do emerytury. Ale nie tylko emeryci są aktywni. Wśród wszystkich pokoleń znajdą się miłośnicy bezpieczeństwa wewnętrznego i chyba o to chodzi, żeby współpracować z organami. No bo one to lubią. Do usłyszenia i miejcie się na baczności. Społeczni ochroniarze działają, sygnaliści sygnałują, alarmiści alarmują. Wróg nie śpi. Nie śpi i ty.